Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i telewidzów Radia Fara. Bardzo się cieszymy, że Państwo jesteście razem z nami na Wzgórzu Kalwaryjskim. Kalwaria Pasławska dzisiaj oblegana przez pielgrzymów, dlatego że dzisiaj tak naprawdę obchodzimy tutaj uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej. To ten dzień odpustowy, to ta nasza radość, że możemy się spotkać z Matką Bożą. Tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 140. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej, dlatego do rozmowy w naszym studiu kalwaryjskim zaprosiłem ojca Rafała Antoszczuka. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Witam bardzo serdecznie, witam wszystkich radiosłuchaczy i telewidzów. Ojciec Rafał jest historykiem sztuki, a także ceremoniarzem Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego, więc bardzo kompetentna osoba. Zaprosiliśmy tutaj ojca, dlatego że chcemy powiedzieć o tym obrazie Matki Bożej, który nawet i tutaj w naszym studiu teraz się znajduje. To prawda, jesteśmy tutaj przed kopią Matki Bożej, od cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. O tyle jest ciekawa ta kopia, że ubrana w pierwszą sukienkę, która dawniej, jeszcze w XIX wieku, wisiała na cudownym obrazie. W tej chwili mamy tą sukienkę szklaną, to jest trzecia sukienka, druga jest srebrno-złota, która prezentowana jest też i w Nowym Muzeum, tutaj sanktuaryjnym. Natomiast tutaj pierwsza, XIX-wieczna, z drewna zrobiona, pięknie też i złocona i srebrzona. To bardzo nas cieszy, że tak wyjątkowa kopia tutaj się znajduje w tej pięknej sukience. Jak możemy ten obraz przedstawić naszym radiosłuchaczom i telewidzom? Pewnie będzie łatwiej to zobaczyć. Oczywiście. Wiemy, że Matka Boża Kalwaryjska jest przedstawiona tutaj jako postać siedząca, na kolanach trzyma Dzieciątko Jezus i trzeba powiedzieć sobie, że tak naprawdę pierwszoplanową postacią tego obrazu jest Pan Jezus na pierwszym planie. Matka Boża, oczywiście nie widzimy tego może w sposób dokładny, bo sukienka to nam w jakiś sposób zasłania, ale Matka Boża jest tłem dla Pana Jezusa. W symbolice tego obrazu mówi się, że jest tronem miłosiernego króla. Piękny gest to potwierdza. Pan Jezus tą rączkę z kulą ziemską opiera jak gdyby o oparciu tronu, fotelu, o rękę Matki Bożej. To też jest taki symbol, że Matka Boża jak gdyby wspomaga Pana Jezusa w rządzeniu tutaj wszechświatem. To także pięknie wybrzmiewa w środku, w świątyni, w Bazylice Mniejszej. Kiedy wchodzimy, centralny punkt to jest oczywiście krzyż, to jest miejsce, główny ołtarz, który no właśnie koncentruje naszą uwagę na tej historii zbawienia związanej właśnie ze śmiercią Pana Jezusa, odkupieniem człowieka, a dopiero po prawej stronie od głównego wejścia zobaczymy Matkę Bożą. Tak, zgadza się. Trzeba powiedzieć jeszcze, że historycznie ołtarz ma w swojej dekoracji figury czterech kontynentów, które adorują ten krzyż i oddają cześć, uwielbienie właśnie Panu Jezusowi ukrzyżowanemu. To niesamowite, naprawdę symbolika tego ołtarza jest przepiękna. Warto tutaj przybyć na Wzgórze Kalwaryjskie, aby zobaczyć choćby to piękne miejsce. To miejsce się ciągle zmienia, ciągle się tutaj powraca do tego, co jest pierwotne. Ta praca pewnie jest bardzo trudna, przywracania pierwotnego wystroju. Oczywiście, ona trwa już naprawdę od kilkudziesięciu lat. Oczywiście na początku tutaj prace były w samym klasztorze, kościele. Dzisiaj wiemy, że one przeniosły się w obejście. Zostały odkryte fundamenty pierwszego klasztoru i kościoła, które wybudował Andrzej Maksymilian Fredro pod koniec XVII wieku. Można je podziwiać na placu tuż obok domu pielgrzyma. Tam też w tych najstarszych zabudowaniach klasztorowych zorganizowane jest takie muzeum. Są dwie sale. Jedna poświęcona pamiątką właśnie fundatorowi i fundatorowi Kalwarii Pacławskiej Andrzejowi Maksymilianowi Fredrze. Druga Szczepanowi Dwernickiemu, który jest budowniczym tego kościoła. To bardzo dobrze, że takie miejsce się znalazło, że możemy teraz takie sale zwiedzać i możemy zobaczyć także pamiątki związane choćby z tym obrazem. Oczywiście tak. Jest też specjalna sala poświęcona kultowi Matce Bożej. Tam też prezentowana jest, jak już powiedziałem, ta druga sukienka złoto-srebrna i wiele innych ciekawych pamiątek, chociażby związanych może tak prozaicznie, jak wyglądało oświetlenie placu kościelnego, jak był dawniej odgrodzony ołtarz Matki Bożej od reszty kościoła, przepiękną kutą, taką kratą, różne pamiątki też, które zostawiali pielgrzymi, ale też są na przykład stare fotografie, które pokazują bazylikę jeszcze bez galerii, albo galerię, która nie miała balkonu, była zadaszona. Przeciekawe sprawy, naprawdę.
Dobrze, że ojciec trafił tutaj właśnie do tego wywiadu, dlatego że no, możemy rozmawiać z osobą, która bada te rzeczy i też się tym interesuje jako franciszkanin, no to jest coś bardzo normalnego. Ojcze Rafale, proszę powiedzieć, jak Matka Boża trafiła tutaj do Kalwarii? Właściwie dokładnie nie wiemy. Jest z tym związana legenda, która mówi, że kiedy Turcy zdobyli kamieniec podolski, w którym to kamieńcu podolskim w kościele franciszkanów czczony był właśnie ten obraz Matki Bożej, był też cudowny obraz świętego Antoniego. I mówi się, że ta legenda mówi, że święty Antoni Turkom, którzy bezcześcili ten kościół, ponieważ w kościele zrobili stajnie, magazyny, że święty Antoni płatał różne figle. A to wysypywał im ziarno, a to nie mogli tam spać. W ostateczności Turcy bardzo się zdenerwowali, bo święty Antoni miał sprawić to, że konie unosiły się w powietrzu. I zdenerwowani Turcy wyrzucili obraz świętego Antoniego z kościoła, a także obraz Matki Bożej do rzeki Smotrycz. I nieopodal rzeki miał mieszkać pewien starzec, któremu przyśniła się Matka Boża i powiedziała mu, żeby obraz zaniósł do Kalwarii, bo tam przez ten jej znak będą się działy różne cuda. I oczywiście jest też następna, troszkę humorystyczna sytuacja. Starzec, kiedy wszedł do jednej miejscowości, tam nocował w karczmie, a obraz schował do takiej skrzyni. A na skrzyni miał nocować syn właścicieli tego zajazdu. Ilekroć chłopiec kładł się spać, tylekroć jakaś siła go zrzucała z tej skrzyni. Chłopiec trochę zdenerwowany, zdezorientowany obudził rodziców i mówił, że coś się dzieje. Miał dostać, jak to mówi legenda, jeszcze manto od swoich rodziców, ponieważ mama stwierdziła, na pewno pacierza przed snem nie obudziłeś i jakaś dusza do tego pobożnego uczynku cię zmusza w ten sposób. Ale kiedy otworzono skrzynię, okazało się, że z obrazu jaśniała wielka światłość, także ta światłość przyciągnęła mieszkańców tej miejscowości. Owi mieszkańcy prosili, żeby starzec zostawił im obraz w mieście, ale się nie zgodził i obraz przynieśli wielkiej procesji tutaj do Kalwarii Pacławskiej. Legenda się kończy takim stwierdzeniem, że być może tym starcem był sam święty Antoni, który chciał uratować Matkę Bożą od fal rzeki Smotrycz. No właśnie, to są legendy. Czy kiedykolwiek chciano ten obraz z powrotem przywrócić do kamieńca? Mieszkańcy, tak, kamieńca podolskiego chcieli i zgłosili się tutaj właśnie wraz ze swoim biskupem, aby obraz powrócił do nich, do kamieńca. Syn nieżyjącego już wtedy Andrzeja Maksymiliana Fredry jednak zawyrokował, że ojciec miał wykupić ten obraz od Turków i przeznaczyć dla Kalwarii i musi ten obraz tutaj zostać według właśnie decyzji jego ojca i obraz tutaj został. Tym bardziej, że tutaj działy się już cuda. Oczywiście, że tak. Tych cudów działo się wiele. Wiemy, że przy ołtarzu Matki Bożej namalowany jest potężny obraz, który niektóre te cuda ilustruje. I te cuda doprowadziły do tego, że w 1882 roku obraz został ukoronowany papieskimi koronami. Jak ta koronacja przebiegała? Co o tym wiemy? Oj, to jest niesamowita też historia. Jest przepiękny opis tej koronacji. Oczywiście koronacja odbywała się podczas Wielkiego Odpustu. Była tutaj wybudowana potężna taka estrada, na którą każdy przychodzący na odpust mógł wejść, oddać specjalną cześć Matce Bożej. Były różne dekoracje. Proszę sobie wyobrazić, że między wieżami naszej Bazyliki Kalwaryjskiej była zrobiona wielka tęcza z hasłem Maryjo, módl się za nami. Czasem zastanawiam się, jak ta tęcza była zbudowana, że tutaj wiatry kalwaryjskie jej nie zniszczyły. Oczywiście były różne ciekawe rzeczy, były wystrzały z moździerzy, z góry Leszczyńskiej, która mieści się tam za placem kościelnym, były puszczane sztuczne ognie. No było niesamowicie. Portrety oczywiście ojca świętego Leona XIII, który zezwolił na koronację i też księdza biskupa Łukasza Soleckiego, który dokonał koronacji w imieniu ojca świętego. Ojciec Święty też przysłał specjalny telegram na tę uroczystość, udzielając błogosławieństwa zebranym pątnikom na tej uroczystości kalwaryjskiej i koronacyjnej. Ile pielgrzymów mogło przybyć wtedy? W opisach mówi się, że można przeczytać, że było około 120-150 tysięcy. Czy kiedykolwiek się powtórzyła ta liczba tu na Kalwarii? Powiem szczerze, że nie wiem, naprawdę. Ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten opis mówi też o różnych
pielgrzymkach, które tu przychodziły, nie tylko z Polski, z Ukrainy, z Węgier, z Rumunii, z Litwy. Te wszystkie nacje, narody miały swoje specjalne bramy triumfalne opatrzone herbami, przez które przenoszony był obraz. Była potężna, piękna taka procesja triumfalna już z ukoronowanym obrazem. Niesamowite sprawy, naprawdę. Aż chciałoby się powrócić do tych właśnie opisów i do tych materiałów, które zachowały się właśnie w kronikach, które opisują tamto wydarzenie. My dzisiaj świętujemy, my dzisiaj dziękujemy za to 140 lat od koronacji. To prawda, zgadza się. Tych materiałów jest bardzo dużo. Na przykład zachowała się rota przysięgi, którą franciszkanie składali, że będą strażnikami koron Matki Bożej. No to są takie niesamowite wspomnienia, które są zapisane, są dokumentowane. Chciałoby się życzyć, żeby tutaj na Kalwarię takie tłumy ludzi przychodziły. Ja ufam, że te tłumy będą przychodzić. Trzeba powiedzieć, że nie przychodzi tutaj mało osób. Jest to może takie wrażenie. Naprawdę przychodzi dużo, dużo pielgrzymek. W ciągu roku przyjeżdża bardzo dużo też pątników. Oczywiście to uwidacznia się też podczas odpustu kalwaryjskiego, ale nie jest tutaj mało ludzi na odpustach, naprawdę nie. Tu na pewno jest gwarno, tak jak w tym momencie. Słyszymy te tradycyjne śpiewy, które znamy i z tego słynie Kalwaria. Oczywiście, że tak. Tutaj właściwie cisza tak naprawdę zaczyna się w listopadzie i trwa troszkę przez zimę. Chcę powiedzieć, że już coraz mniej tej ciszy nawet i w tych miesiącach. To prawda, to prawda. Ojcze Rafale, jeszcze jedno pytanie dotyczące tego dnia. Dzisiaj rano rozpoczęliśmy dróżki pogrzebu i w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Proszę powiedzieć, skąd ta tradycja? Ona na pewno została przeszczepiona z sanktuariów i z misteriów, jakie działy się na pewno w Jerozolimie, ponieważ Fredro uczestniczył właśnie w tych różnych obrzędach, które się tam działy. Że sam pomysł Kalwarii też po pielgrzymce z Jerozolimy właśnie się jakoś jemu tak zakorzenił i postanowił na zboczach tych dwóch gór te święta miejsca w jakiś sposób zaznaczyć i poustawiał krzyże. Mówi się, że nawet krokami miał sobie wymierzać odległości pomiędzy tymi świętymi miejscami, ale wiemy, że to są misteria, które właściwie były obecne od starożytności w chrześcijaństwie, związane z Matką Bożą, z jej śmiercią, zaśnięciem, z jej zmartwychwstaniem i wniebowzięciem. Przepiękne przecież mamy opisy w apokryfach, też w opisach objawień świętych, którzy opisują te wszystkie rzeczy, które się wtedy działy. I one się urzeczywistniają tutaj na Kalwarii dzięki właśnie temu pogrzebowi, bo to jest nie tylko sam pogrzeb, ale różne wydarzenia towarzyszące, że tak powiem, temu wydarzeniu, które miało miejsce ponad 2000 lat temu w Jerozolimie. Dzisiaj rano ojciec pięknie zachęcał do tego, żebyśmy wędrowali właśnie w tym pogrzebie, żebyśmy też wzięli udział, żebyśmy się uśmiechnęli do siebie. To też było bardzo ważne. Było tutaj sporo ludzi, teraz pielgrzymi właśnie wracają z tej drogi, szczególnej drogi właśnie z dróżek. Na pewno Ostrów koło Radymna przed chwilą powrócił, bo ojca Kazimierza Szymczychę słyszałem, więc te śpiewy są oryginalne, bardzo piękne. Ojcze Rafale, dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać. Pewnie jeszcze na tym odpuście się spotkamy, ponieważ jest dużo takich treści, które warto przytoczyć, a ojciec jako historyk sztuki, no dużo tych treści po prostu już rozeznał, już poznał i teraz się tym dzieli. A wraz z ojcem chcę zaprosić teraz naszych radiosłuchaczy i telewidzów do posłuchania rozmowy z rodziną z Rzeszowa, która już prawie 50 lat pielgrzymuje na Kalwarię Płacławską. Z tą rodziną dzisiaj na szlaku dróżek rozmawiał Łukasz Stolf. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Drodzy radiosłuchacze, drodzy telewidzowie, franciszkańskim pokój i dobro. Witam tu już przed domku Matki Bożej w Kalwarii Płacławskiej, bo dziś dzień pogrzebu Matki Bożej. To dróżki, czyli specjalne nabożeństwo w terenie, które pielgrzymi rozpoczynają zawsze o poranku. Docierają tutaj, sprawowana jest msza święta i przechodzą za wiar do grobu Matki Bożej. A ze mną pielgrzymi tegoroczni spod Jarosławia, dokładnie z Ostrowa, pochodzą z Ostrowa. Mieszkają w Rzeszowie. O, mieszkają w Rzeszowie, zresztą powiedzą sami na pewno. Proszę się przedstawić. Nazywam się Janina Żukowska, pochodzę z Ostrowa
koło Radymna, na Kalwarię Pacławską. Pierwszy raz byłam, jak byłam, miałam 7 lat. Byłam w drugiej klasie szkoły podstawowej. Po pierwszej Komunii Świętej zabierała nas mama tutaj, która była przewodniczką pielgrzymki w owym czasie. I od tamtej pory miałam tylko przerwę wtedy, kiedy miałam małe dzieci. A było ich trójka, to wtedy nie przychodziłam na Kalwarię, a tak od tamtej pory co roku. A od 50 lat mieszkam w Rzeszowie. I przyjeżdżam zawsze z mężem, przyjeżdża cała rodzina, było nas 5. Siostra ze Szczecina, brat z Kędzierzyna, brat z Jarosławia, brat ze Świętego. Ze wszystkimi rodzinami uczestniczymy co roku na tym odpuście maryjnym. Ale jest z nami także mąż. Jak się mąż nazywa? Grzegorz Żukowski. I pan też tą Kalwarię ukochał sobie w jakiś sposób. Który raz gdzieś tam się... To już nie policzę. Co roku, no tam były tam przerwy parę razy, a tak co roku staramy się razem rodzinnie spędzać. Rozbijamy się namiotami na polu namiotowym. No i 8-9 dni przebywamy na Kalwarii. I to bardzo piękne świadectwo, ale teraz już bardziej samochodem czy pieszo jeszcze? Samochodem, już stan zdrowia, PESEL nie pozwala. Ale Kalwaria ma coś w sobie chyba takiego, że ona zawsze w sierpniu przyciąga, że trzeba być na pogrzebie Matki Bożej chociażby. Tak, tak. Na to się czeka cały rok, żeby tu uczestniczyć. To przeżywamy, szykujemy się dużo, dużo wcześniej i cały czas z ust naszych i naszej rodziny nie schodzi temat Kalwarii. I to jest bardzo piękne. Jak w tym roku państwo odczuwacie, przeżywacie ten odpust kalwaryjski? Przeżywamy jak w każdym innym roku. Także jest to, idziemy z prośbą, idziemy z podziękowaniem. Zawsze mamy w sobie jakieś intencje po prostu i z nimi pielgrzymujemy. A możemy zdradzić naszym telewidzom i słuchaczom, jakie to intencje w tym roku? No, na przykład o zdrowie, dziękowanie za zdrowie, za o pokój w Polsce, o dobre życie naszych dzieci, o pracę. No po prostu takie potrzeby związane z codziennym życiem. Ta pogoda nie wystraszyła w tym roku. Nie. Przeżywano wiele. Wiele tu pogody, wiele razy, deszcze, wszystko. Nie zaszkodziły nam nigdy. Nie zaszkodziły nam nigdy. Życzę w takim razie wytrwałości w tym pielgrzymowaniu corocznym, aby sił wystarczało na kolejne lata. Czekali następnego roku i następnego i jeszcze następnego. To żegnam się w takim razie takim do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia, Bóg zawsze. Do zobaczenia. Dziękuję. Drodzy telewidzowie, drodzy słuchacze, no właśnie, tacy są pielgrzymi, którzy tutaj zdążają na Kalwarię Pacławską. To tutaj właśnie są te piękne przeżycia. Powodują, że już 50 lat ktoś tutaj pielgrzymuje, tutaj przeżywa te piękne spotkania, a ten dzień, który mamy dzisiaj, czyli 13 sierpnia, to dzień uroczystości Matki Bożej Kalwaryjskiej. Tutaj dziękujemy za jej obecność, dziękujemy za to, że troszczy się o każdego z nas. Moi drodzy, troszkę ciemniej się zrobiło, tak jakby za chwilę miał padać deszcz. Nie wiemy, jaka pogoda nas czeka, ale na pewno tak jak pielgrzymi zapewniali, nie od pogody uzależniamy naszą modlitwę. Dlatego też zapraszamy państwa tutaj na to wzgórze kalwaryjskie. Proszę przybywać, wjazd na Kalwarię cały czas jest możliwy, więc czekamy na państwa, a kolejne nasze wejście ze studia kalwaryjskiego już o godzinie 15:35. Zapraszamy państwa w tym momencie. Pozdrawiam i dziękuję za uwagę.